Jak mamy dachy, one się składają z różnych części. Mamy połać dachową, czyli tutaj, gdzie mamy dachówki. Między dwoma połaciami jest krawędź narożna. Taka wklęsła krawędź narożna nazywa się krawędzią koszową. Mamy kalenicę, czyli najwyższą część właśnie dachu. I mamy okap, czyli taką można powiedzieć żyrynnę. I tak, mamy też parę zasad. Zawsze kalenica jest równoległa do okapu. A krawędź narożna jest zawsze dwusieczną krawędzi dachu, czyli okapu. Czyli ten kąt jest zawsze równy temu kątowi. No i tak naprawdę dachy mogą przybierać różną formę. Mogą być wyższe, niższe, bardziej strome i tak dalej. To tak naprawdę można zaprojektować byle jaki dach. Ale takie prawidłowe tworzenie dachu wygląda tak, że każda połać jest nachylona pod tym samym kątem do, można powiedzieć, że podstawy, czyli do naszego sufitu pod tym dachem. No i są jeszcze inne, które zaraz do tych innych zasad dojdziemy. Więc przejdźmy już dalej. Mamy takie zadanie, gdzie mamy właśnie sobie jakiś budyneczek o kształcie prostokąta i mamy odpowiednie punkty A, B, C, D. Mamy jakieś nachylenie dachu, które będzie zawsze do każdej płaci takie samo. I tak. To nachylenie dachu zawsze będzie albo podane, albo to będzie jakiś kąt, albo będzie jakiś tangens, albo nawet nie musi być podany, bo to będzie można po prostu sobie to wykreślić ekierką i tak dalej. Więc co robimy, aby wykreślić taki najprostszy dach? Pierwsze co, to robimy dwusieczne od narożników. To będą te nasze krawędzie dachów. I tak, i tam gdzie się spotkają, zaczyna być kalenica. Czyli rysujemy sobie, oznaczamy sobie punkty, bo to geometria. I rysujemy, i to jest nasza kalenica. I ona jest równoległa właśnie do naszych rynny, do naszych okapów. Czyli ogólnie nasz daszek, jak sobie pogrubimy, to wszystko będzie tak ładnie wyglądał. Teraz co? Musimy sobie przerzucić na drugi widok nasz cały dach, czyli już mamy punkty A, B, C i D, i musimy tylko znaleźć jedynkę i dwójkę. Czyli robimy rzutujące. I bierzemy właśnie to równoległe, przykładamy sobie ekierką do punktu A i do punktu B, pod tym kątem idziemy, widzimy, aż tam dojdzie do jedynki i wszystko super. Tutaj tak samo możemy albo sobie odwrócić ten kąt, zlustrować, że tak to powiem, albo po prostu znaleźć drugi punkt tutaj i sobie połączyć. No i nic trudnego. Teraz jak zrobić jakiś taki trudniejszy dach? Mamy jakiś budyneczek, który można powiedzieć, że to są dwa prostokąty nałożone na siebie. Jeden jakiś taki długi tutaj, a drugi jakiś taki tu. I możemy sobie już tak wstępnie wyobrazić, że jedna kalenica będzie tak tutaj długo szła, a druga jakoś w tę stronę. I one się jakoś w dziwny sposób połączą i musimy sobie jakoś to wyobrazić, jak to się robi. No i tak. Pierwsze, co musimy zrobić, to znaleźć dwusieczne z każdego kąta naszego dachu. Czyli robimy hop-siup, raz, dwa, wszystkie mamy. I teraz tak. Jeżeli jakaś kropla deszczu spadnie na nasz dach, to ona zawsze będzie szła do rynny, do naszego okapu, po naszej płaci. I polecam zawsze sobie tak sobie to wykreślić, w którą stronę będzie szła ta rynna, szła ta kropelka wody. I one zawsze idą prostopadle do okapu. Czyli jak spadnie tutaj, to musi iść tak, jak spadnie tutaj, to musi iść tak, i tak samo tutaj. No i ogólnie nawet jak spadnie tutaj, to ona idzie prostopadle do tego okapu tutaj. Jak już sobie to wykreślimy, to jest taka zasada. Możemy to sobie tutaj ładnie zauważyć. Jeśli mamy strzałeczkę w jedną stronę i strzałeczkę w drugą stronę, to krawędź naszego dachu między nimi jest też dwusieczną, można powiedzieć, tych dwóch kierunków, tych dwóch wektorów. I to się zawsze będzie sprawdzać. I mając tę wiedzę, możemy sobie wykreślić dalej nasz dach. Pierwsze co robimy, to już widzimy, że narzuciły się nam tutaj trzy punkty, jakieś charakterystyczne. I jakbyśmy sobie tutaj jakoś połączyli, to byśmy musieli jakoś to połączyć, ale do końca jeszcze nie wiem jak. Więc co robimy? Idą tutaj te nasze kalenice i teraz, tak jak wcześniej mówiłem, kalenica jest zawsze równoległa do okapów, tam gdzie przynależy do naszej połaci. I jeżeli mamy strzeczkę do góry i strzeczkę w dół, to krawędź między tymi dwoma płaszczyznami dachu będzie też równoległa do okapów. Także mamy tą krawędź należy do tej jest równoległa, ta krawędź jest równoległa do tej i tak samo tutaj. I już widzimy, że zrobiły nam się kolejne jakieś punkty. Oznaczmy sobie je. I teraz co?
Zrobiłem tutaj takie dwa kierunki. Skąd one się wzięły? Cofnijmy się. I teraz tak. Widzimy, że ten dach i ten dach, ta połać i ta połać, jakoś się ze sobą muszą połączyć i musi powstać między nimi jakaś krawędź. Więc mamy strzałeczkę w lewo, mamy strzałeczkę do góry, więc krawędź między tymi dwoma płaszczyznami będzie jakoś w tym kierunku, w lewo i w górę, albo w dół i w prawo. I na pewno ten punkt będzie należał właśnie do tych płaszczyzn, więc od niego możemy polecieć sobie taką strzałeczką. O tak. I tak samo robimy do tego punktu. Teraz powstał nam kolejny punkcik, oznaczamy go sobie i już mamy tak naprawdę pięknie wykreślony dach. Co robimy dalej? Oznaczamy sobie wszystkie punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. I robimy odnoszące do góry na nasz widok drugi, gdzie możemy wykreślić go w widoku z boku. Mamy jakieś podane właśnie nachylenie dachu i ciach, mamy pierwszy punkt, idziemy pod tym nachyleniem równoległym aż do naszego pierwszego punktu. Teraz tak, pójdziemy do dwójki i dwójka jest kalenicą, czyli idzie poziomo. Dwójka nam się połączyła z punktem H. I co dalej? Mamy piątkę i szóstkę, bo idzie do góry w ten sposób. I w widoku z boku można powiedzieć, że od H do dwójki do piątki to jest jedna krawędź właśnie. I teraz już mamy już najwyższy punkt tego dachu. Lecimy dalej. Wyznaczamy sobie resztę punktów. Mam nadzieję, że to nie jest problem. To jest tylko przerzucenie widoków, przerzucenie jakiejś geometrii na drugi widok. No i mamy całe zadanie.